To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zimowym himalajzmie i o tym, dlaczego najwyższe góry zimą tak bardzo kręcą Polaków. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. 40 lat temu w eter popłynęły następujące słowa. Я слышал, пап туш, пап где это все бьют? Постите, постите, 17 lutego 1980 roku Leszek, Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi na świecie zdobyli zimą Mont Everest. Kłaniał się Marcin Wesołek z redakcji sportowej Gazety Wyborczej. Dziś razem z moim redakcyjnym kolegą Dariuszem Wołowskim spróbujemy porozmawiać o zimowym Himalajstwie i spróbujemy go zrozumieć, bo wydaje się, że zwykły himalaizm, o ile w ogóle o himalaizmie można powiedzieć, że jest zwykły, wydaje nam się sportem ekstremalnym. Himalaizm zimowy to jest jeszcze wyższa półka, prawda Darku? Tak, to jest jeszcze wyższa półka, przede wszystkim ze względu na warunki oczywiście. E, niesamowity wiatr, który utrudnia życie himalaistom, to jest podstawowy problem. No i też mniejsza ilość śniegu, która jak się okazuje często jest no, dodatkowym wrogiem himalajstów. To wydarzenie sprzed 40 lat miało znaczenie przełomowe. Było wielkim osiągnięciem polskiej wyprawy kierowanej wówczas przez Andrzeja Zawadę. W zasadzie można powiedzieć, że wtedy rozpoczął się zimowy himalajzm. Wcześniej nikt zimą po Himalajach i po Karakorum specjalnie nie chodził, prawda? Tak, no, nawet Reinhold Messner, który jest najsłynniejszym himalajstą w historii, E, próbował przez jakiś czas e, umniejszyć dokonanie Polaków, ale czytałem chyba rok temu, czy półtora roku temu z nim wywiad, w którym mówił, że rzeczywiście to było absolutnie dokonanie przełomowe, to jak lot w kosmos, ponieważ oni niczego nie wiedzieli o Himalajach zimą, niczego nie byli w stanie przewidzieć. To było każdy krok był czymś nowym i każdy krok był przełomowy, także bez wątpienia. To było przełamanie pewnej bariery, również psychologicznej. No właśnie, bo wspomniałeś o tej barierze psychologicznej. Jeszcze o barierach na pewno dzisiaj będziemy mówili, ale dlaczego dopiero w latach 80. rozpoczęła się era zimowego Himalajizmu? Myślę, że wcześniej generalnie trzeba było w ogóle zdobyć 8 tysięczniki. To się stało jak Rozmawialiśmy tutaj między 53 i 56 rokiem, kiedy Polacy przegapili ten moment. Ze względów I, też politycznych, tak, tak, prawda? Ze względów politycznych po Nie prostu mogli nie po prostu byli, wyjeżdżać. Tak, tak. Nie dało się organizować wypraw, nie mogli wyjeżdżać. E, potem jeszcze ostatni szczyt Sisza pada w 64 roku, ale to już tak trochę w oderwaniu zdobywają Chińczycy, bo jest na ich terytorium. No i potem trzeba było wymyśleć jakiś. Kolejny etap tego Himalajzmu, w którym już Polacy, którzy na wyprawy zaczęli wyjeżdżać, mogliby wziąć udział i mogliby y, odegrać w nim jakąś rolę. No i jak wiemy, himalaizm zimowy jest y, absolutnie polską domeną. Gdy popatrzymy na listę zdobywanych ośmiotysięczników zimą, tych pierwszych. Wejść tam w zasadzie polskich nazwisk, polskich flag. Przy tej liście jest masa. Nazwiska Krzysztofa Wielickiego, Leszka Cichego, Jerzego Kukuczki, Macieja Berbeki, Macieja Pawlikowskiego. Miłośnicy Himalajizmu znają chyba doskonale, ale mimo, że te wszystkie szczyty oprócz K2, o którym za chwilkę porozmawiamy, zostały już zimą zdobyte, cały czas w Himalaje i w Karakorum się zimą jeździ właśnie. Co tam w tej chwili się dzieje? Kto co próbuje zdobyć, i czy ma na to tej zimy jeszcze szansę? No, Denis Uróbko jest na Piku, mm, Spadł z lawiną 100 metrów, ale e, można przypuszczać, że to dla Denisa Uróbki nie jest jakaś ostateczna przeszkoda. Zresztą przeszkód miał znacznie więcej, bo przecież pojechali we troje, a teraz został sam. E, sam musi się borykać z tymi wszystkimi problemami, które polska wyprawa, ta słynna polska wyprawa zakończona wielkim dramatem, czyli śmiercią przy zejściu dwóch uczestników, no borykała się w czwórkę. Tak? To było czterech znakomitych himalajstów, którzy, którzy ten szczyt zdobyli na początku marca. Denis Urubko, ponieważ uważa, że zima w Himalajach trwa do końca lutego, no to próbuje to poprawić po Polakach. No ale został w tej chwili sam i nie wiadomo jak będzie po tej przygodzie z lawiną. Po której Czas... dodajmy nic mu się nie stało poważnego, także, tak. także uspokójmy się tutaj. To nie jest jakaś straszna historia, choć przypuszczamy, że warunki tam na Bród piku, no, to są warunki ekstremalne, prawda? No zdecydowanie tak. To okno pogodowe wyznacza prędkość wiatru. Sam Rubko mówi, że, że jeżeli wiatr będzie wiał powyżej 70 km na godzinę przy takich temperaturach, to ta temperatura odczuwalna dla człowieka jest po prostu masakryczna. W związku z tym on czeka na odpowiedni wiatr, na odpowiednio niską prędkość wiatru, żeby ten szczyt zaatakować. Jak rozmawiałem z Krzysztofem Wielickim, to on twierdzi, że Denis Rubko jest w stanie to zrobić w pojedynkę. No to no, byłoby no, no. osiągnięcie y, niesamowite, gdy oglądamy Denisa Uróbkę i innych wspinaczy, którzy zimą są w Himalajach i są cały czas aktywni w mediach społecznościowych, wrzucają swoje zdjęcia na Facebooka, na Instagrama. Można odnieść takie wrażenie, że sytuacja jest opanowana, świeci słońce, oni nawet czapek na sobie nie mają. Tymczasem, gdy sobie wyobrazimy ten kilkudziesięciostopniowy mróz połączony z bardzo silnym wiatrem, to są warunki w zasadzie graniczne dla człowieka. No tak, zdecydowanie. Poza tym jeszcze trzeba jakoś przygotować się do tego ataku szczytowego, czyli podejść na pewną wysokość i przenocować tam. Noc taka, to jest noc bezsenna. Kiedyś jeden z najlepszych obecnie polskich himalajstów opowiadał, że jak trenuje przed wyjazdem w Himalaje zimą, to mniej więcej z tego co wytrenuje na nizinach to 30% jest w stanie używać tam, ponieważ 70% po prostu pożerają warunki trudne, wysokość, trudności z chorobami, przecież dwie wyprawy z k polskie zawróciły ze względu na choroby wysokościowe. E, między innymi Uróbko zawrócił właśnie, ponieważ jeden z jego polskich kolegów dostał e, objawów choroby wysokogórskiej, która grozi śmiercią. Po prostu obrzęk mózgu albo obrzęk płuc trzeba natychmiast takiego człowieka sprowadzić e, niżej, no bo w innym przypadku czeka go śmierć po prostu. Niedaleko Broad piku, na który próbuje wejść Denis Urubko, znajduje się K2, te szczyty. Widać jeden z drugiego. To są dwa olbrzymie masywy górskie. K2 to jest ostatni niezdobyty na razie zimą szczyt w Himalajach i w Karakorum. Ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik. W zeszłym roku wszyscy chyba śledziliśmy losy polskiej wyprawy na K2, która była wówczas wielkim medialnym show. Też miałeś takie wrażenie, że mogliśmy się czuć, jakbyśmy tam w zasadzie byli. Tak, tak. To sami himalaiści opowiadali, że e, zainstalowali sobie w bazie tak dobry internet, że wszyscy się byli w stanie z nimi skontaktować i nawet już sobie żarty robili, odbierali. Mówili tak, pizzeria K2. Słucham, jak dzwonił kolejny z dziennikarzy, żeby zapytać, e, co się w bazie dzieje. Krzysztof Wielicki sklasyfikował to jako błąd. E, nawet jak pytaliśmy, co zrobić, żeby następnym razem e, szanse. Powodzenia, wyprawy były większe. To między innymi, oczywiście, trochę żartem, trochę serio, mówił, że trzeba będzie gorszy internet zainstalować, żeby nam to nie wydzwaniali wszyscy o każdej możliwej porze dnia i nocy. Także, no, był wielkim show. Do tego nałożyła się brawurowa akcja ratunkowa po Elisabeth Revol. No, taki trochę reality show z tego się zrobił i wielu himalaistów Między innymi Adam Bielecki, jeden z czołowych polskich himalajstów, wyraźnie daje do zrozumienia, że właściwie ma tego showmeństwa trochę pod dostatkiem, a czy nawet ma tego showmeństwa przesyt i wolałby gdzieś się troszeczkę schować i spokojnie, z daleka od komentarzy, bo to zaraz e, komentarze, czy to klub samobójców, czy też oni tam idą, po co idą, a dlaczego idą, przecież to groźne, niebezpieczne. Że chciałby trochę od tego odpocząć. Miałem takie wrażenie, śledząc właśnie tę ubiegłoroczną wyprawę, że bardzo przybyło w Polsce specjalistów od wspinaczki wysokogórskiej, także tej zimowej. W zasadzie każdy czuł się uprawniony do tego, żeby pouczać tych ludzi, którzy tam w tych granicznych warunkach walczą o to, żeby wejść i bezpiecznie zejść. Też miałeś takie wrażenie, że liczba specjalistów od tego, jak chodzić w najwyższe góry świata. No, bardzo się zwiększyła? No tak, tak. Specjalistów od pouczania rzeczywiście nie, nie brakowało. E, ja rozumiem, że temat jest bardzo kontrowersyjny, zresztą Himalajiści sami często o tym mówią i sami często mówią o tym w sposób kontrowersyjny. Reinhold Messner nawet stwierdził coś takiego: że rzeczywiście trzeba być może wariatem, może trzeba mieć jakieś problemy z inteligencją, żeby iść gdzieś, gdzie człowieka czeka no, niebezpieczeństwo gdzieś, gdzie można zginąć. No, ale z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy słuchać połajania kogoś, kto tam nigdy nie był? I mnie to trudno rozstrzygać, bo nie chciałbym tutaj nikogo urazić. Natomiast traktowanie Himalajstów jako klubu samobójców jest mi obce, ponieważ znam ludzi, którzy chodzili w góry i byli to ludzie wybitnie inteligentni. Byli to ludzie, którym można było zaufać, jeśli chodzi o ich traktowanie własnego życia i nadstawianie. Karków w górach, no ale doznania są, przecież każdy z nas chodzi po górach tylko mniejszych i, i, i wie, jakiego rodzaju to są emocje. Trudno tego odmówić ludziom, którzy robią to, tylko po prostu są lepiej przygotowani na najwyższym poziomie. W związku z tym też i niebezpieczeństwo jest wyższe. Wróćmy na chwilę do K2. E, działo się także sporo w, w tym sezonie zimowym pod K2. Ruszała tam pewna wyprawa, która się nie powiodła i która w ogóle czyni ten szczyt cały czas niezdobytym. Opowiedz może parę słów o tej wyprawie nepalskiej. Troszkę zaskakującej z naszego punktu widzenia. Dla mnie zaskakujące były... Komunikaty po wyprawie, bo z nich wynikało, że po prostu nie zdawali sobie sprawy, co się tam wydarzy, co, co się tam może wydarzyć, i nie zdawali sobie sprawy w ogóle ze skali trudności. W związku z tym nawet nie osiągnęli jakiejś szczególnej wysokości. Po prostu w pewnym momencie zobaczyli, och, jak tu wieje, jak tu jest zimno, jak, że, że trzeba przenocować, że sprzęt jest y, rozrywany przez wiatr, no bo wiatry na K2 to jest największy problem. Zresztą w ogóle w Karakorum ten mikroklimat jest koszmarny, jeśli chodzi o wiatr. Jeśli yy, himalaista jest wystawiony na wiatr wiejący z prędkością 150 km na godzinę i więcej, no to temperatura na przykład minus 15 czy minus 20 stopni nagle staje się temperaturą odczuwalną tak koszmarną, że nie jest w stanie tam wytrzymać. Dlatego wyprawa nepalska, która była nawet dość Poważnie traktowana przez na przykład y, ludzi z polskiego himalaizmu zimowego. Nie wykluczali, że to się może udać. Ona właściwie kompletnie, nie, nawet niespecjalnie się zaczęła. Już się skończyła. Polacy, którzy przygotowują się do przyszłorocznej próby wejścia zimą na K2, też są w tej chwili w Wysokich Górach. Co tam robią? No, przygotowują się. Y, to znaczy, to jest tak zwana wyprawa unifikacyjna, która... Polega na poszukiwaniu młodych polskich wspinaczy, którzy są technicznie znakomici, czyli to ci przysłowiowi, którzy na jednym palcu wiszą na jakiejś przewierzce na skalę. No ale nie mieli wcześniej kontaktu z górami wysokimi, czyli nie mogli się zmierzyć z chorobą wysokościową, na przykład jak organizm człowieka reaguje, bo każdy ma na to odporność inną i dopóki tam się nie znajdziemy, to trudno to wszystko sprawdzić. Oni pojechali, żeby na siedmiotysięczniku Batura Sar właśnie w Karakorum z tym wszystkim się zapoznać, no bo wyprawa zimowa, ta nasza następna narodowa, miała pójść w grudniu tego roku, ale ze względu na kontuzję różnych czołowych polskich himalajstów nie mogła pójść, po prostu nie mieliśmy składu. Trzeba ten skład uzupełnić, czyli ci wszyscy młodzi ludzie, mówię o znakomitych predyspozycjach do wspinaczki, muszą się zmierzyć z górami wysokimi, z wiatrem, żeby właśnie nie było jak w przypadku wyprawy nepalskiej, że stanie ktoś taki na dużej wysokości i powie, że boli go głowa, a poza tym jest mu zimno. No trzeba z tym wszystkim się oswoić. To jest to, ile sobie jesteśmy w stanie wyobrazić piekło na ziemi. Masz takie wrażenie, że ta przyszłoroczna wyprawa, o której już... Teraz mówi się całkiem sporo. Też będzie po pierwsze takim wielkim medialnym show. I po drugie, czy możemy spróbować przewidywać, czy ona się tym razem zakończy powodzeniem czyli zdobyciem szczytu i bezpiecznym zejściem wszystkich uczestników do bazy. No, Adam Bielecki twierdzi, że absolutnie jest możliwe wejście bez użycia butli z tlenem, bo to uważałby za wręcz karygodne, jeśli za świętokradcze, nawet jeśli. Chodzi o K2, czyli nie, ostatni ośmiotysięcznik już owiany legendą, ostatni niezdobyty zimą szczyt. Czy to się może powieść? No pewnie się może powieść, no bo nie wyobrażam sobie, żeby poważni ludzie jak yy, Krzysztof Wielicki, czy właśnie Adam Bielecki, czy Piotr Tomala, który zarządza PHZ-em, szli tylko po to, żeby tam znowu po trzy miesiące spędzić w lodóweczce i... I, I wrócić bez niczego. No, na pewno to jest, Piotr Tomala mówi, że dla niego to jest życiowe marzenie, życiowe wyzwanie, hmm, więc to na pewno jest realne. Natomiast czy się to uda? No już wielokrotnie się nie udało. Zresztą z Denisem Urubką przecież też tak było, że wydawało się, że podejrzewaliśmy go, że on idzie na ten broad Peak po to, żeby się tam aklimatyzować, a potem płynnie przeskoczy na K2, a jak się okazało. Nawet dla tak genialnego himalaisty to nie jest takie proste. I pewnie, jeśli zdobędzie Brodpik nawet to jego noga na kadwa już nie powstanie. Tej zimy. Dariusz Wołowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, był moim i Państwa gościem. Marcin Wesołek, do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.